i Sejmie. Na początek mam dobrą wiadomość. To ostatni budżet PiS-u. To naprawdę dobra wiadomość, bo ten budżet już dawno przestał być planem finansowym państwa. Budżet, który PiS przyniósł do Sejmu, jest jak finanse krętacza, który część pieniędzy chce dać pod stołem, a część zostawić w swojej kieszeni. Dlatego nie lubi, gdy patrzy mu się na ręce. Dlatego też Klub Koalicji Obywatelskiej złoży wniosek o odrzucenie tego budżetu w pierwszym czytaniu. Właściwie dzisiejszą debatę powinniśmy odbywać w Banku Gospodarstwa Krajowego, kilka przecznic stąd. Bo tak naprawdę to tam wydawane są miliardy pieniędzy podatników poprzez fundusze celowe. Tam rozdawane są największe i niekontrolowane pieniądze publiczne.